Na śniadanie od 4 dni jem omleta, którego wam pokazałam w poprzednim full day of eatingu. Jedyne co robię, to po prostu zmieniam sobie owoce, rotuję sobie, teraz mamy borówki, maliny, banana i pokażę wam coś jeszcze. Kupiłam nowy sos, teraz mamy czekoladowy, wcześniej był toffee, także tak sobie go urozmaicam i naprawdę chyba jeszcze przez najbliższy tydzień będę go jeść. Zobaczcie, jak ten omlet wygląda. Kto nie widział, zapraszam pod ostatniego vloga. Zaraz wam pokażę efekt końcowy, jak udekoruję. Ta wersja borówki banan maliny jest zdecydowanie moją ulubioną. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie smakować z tym czekoladowym sosem. Tak wygląda mój mistrzowski omlet. Biorę się za jedzenie. Ale pycha. Powiem wam, że ta wersja z tym sosem czekoladowym to jest po prostu jakieś mistrzostwo. Musicie koniecznie spróbować. I z toffee, i z sosem czekoladowym. Chyba nie potrafiłabym wybrać pomiędzy tymi dwoma sosami. Z tym i z tym smakuje naprawdę konkretnie. Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest przepiękny dzień, ponieważ dzisiaj jadę do Buzka, do mojego domu rodzinnego. Strasznie już się stęskniłam za mamą, za bratem. Nie widziałam ich chyba 3 tygodnie. Dzisiaj jadę zawieźć Lailę, ponieważ pod koniec tego tygodnia wylatuję. Już zaraz się pakuję, dzisiaj pokażę wam cały dzień z jedzenia plus taki luźny vlog. Zjadłam już omleta pysznego, myślę, że ten omlet tak do 15-16 będzie mnie trzymał. Jadę na paznokcie przed wyjazdem, bo już mam straszny odrost, nie popękały. Po paznokciach jadę do galerii, chciałam kupić sobie jedną sukienkę i pomyślałam, że kupię coś mojemu młodszemu bratu. Chciałam mu kupić buty, żeby miał takie fajne, porządne. Pytałam mamy wczoraj, jaki ma rozmiar, także wskoczę myślę do sizera i mu kupię Air Force jedynki, takie klasyki, żeby miał jakieś porządniejsze buty. No i co? I dzisiaj taki luźny vlog z dnia. Odwożę Lailusię. Wczoraj jak się pakowałam, to stała przy mnie, lizała mnie, nie chciałam jej opuścić na krok, po prostu pies ma naprawdę intuicję i wyczuwa, jakiego właściciel wyjeżdża, jak coś się dzieje. Ja czuję, że ona ogarnia wszystko, co ja robię i co się dzieje w moim życiu. Naprawdę. Ja już jestem gotowa, ogarnięta. W Krakowie jest chyba 30 stopni. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Uwaga, uwaga. No pięknie! Pięknie! Dobra, zobaczymy jeszcze raz. No pięknie, jaka jestem z ciebie dumna! Moje misiaczki! Okej, Laila, jeszcze raz. No pięknie! Jaki piesek jest mądry? No proszę panią, pokaż się tu wszystkim. Dobra, przywitanie z moimi obserwatorami. Laila, dlaczego ty się nie przywitasz? Przywitaj się ze wszystkimi. Przywitaj się. Ty też musisz się przywitać do vloga. Powiedz tak, jak mówisz, jak przychodzę. Jeszcze jest zaspana. No powiedz wszystkim. Cześć moi obserwatorzy. Nie, no dzisiaj nie idzie na gadanie. Nie idzie na gadanie. Masaż głowy. A co ma pani dla pieska? Siadaj ładnie. No pięknie. Czekaj, muszę wyjąć. No proszę. Na swoim dywaniku. No i tak się zajmuje jakieś 40-50 minut. Potem się zmęczy, pójdzie spać po spacerze i akurat ja wrócę. Jak z dzieckiem. Pazurki zrobione, być kobietą, cieszą takie małe rzeczy, przyjemności. Odpoczęłam troszkę, posłuchałam audiobooka, 2 godzinki zleciały, 1, 2, 3. Teraz jadę do galerii, kupię jakieś ciasto, zrobię niespodziankę mamie w pracy, bo sama dzisiaj siedzi, ma dyżur w pracy, także dopiero jutro się z nią spotkam. Także kupię ciasto, odwiedzę mamę, wezmę młodemu buty, sobie kupię te 2 sukienki i śmigam na Buzko. Już się nie mogę doczekać. Ostatnio jakoś tak mam strasznie, strasznie dobry humor. Wszystko idzie po mojej myśli, firma w drodze, ruszyła produkcja. Powiem wam, że zaskoczę was produktem we wrześniu. Myślę, że w 2., 3. tygodniu produkt ujrzy światło dzienne.
opowiem wam, jaka to jest firma, jakie produkty. Ale już większość pewnie z was się domyśla. Dobra, nie przedłużam, lecimy do galerii. Nie wiem, czy będę brała aparat do galerii, zobaczymy. Właśnie, moi drodzy, wróciłam. Cała obładowana. Pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam sobie dwie sukienki, takie klasyczne w beżce i jeden strój kąpielowy. Nic ciekawego. Kupiłam najciekawszą rzecz chyba ze wszystkiego. Rogala Świętego Marcina. On jest ogromny, naprawdę. Wzięłam jednego. Zjemy sobie na pół do kawki z mamą. Także go chowam i pakuję do auta. Kupiłam strój kąpielowy w Calzedonii. Taki najzwyklejszy, trójkąty, bo nie mam w sumie białego. Takie babskie sprawy, ale powiem wam, że o wiele bardziej niż ciuchy cieszą mnie zakupy jedzeniowe. Dajcie znać, dziewczyny, czy tak macie. Ja nie lubię zakupów ciuchowych. Nie lubię. Mogę chodzić na spożywcze, ale po sklepach jakoś tak jak muszę. Większość rzeczy zamawiam przez internet. No i gwóźdź programu, kupiłam młodemu Air Force'y. To są chyba najdroższe buty, kiedykolwiek miał. Mam nadzieję, że będzie szanował. No, także mam nadzieję, że się ucieszy. Patrzcie, jaki rozmiar w ogóle. Nieźle. Młody nosi 45. Wysoki chłop. Teraz zaczął często wychodzić, także będzie miał porządne buty. Tylko trzeba zaimpregnować. Ja uwielbiam te moje Air Force'y. Ja mam shadowy. Kupiłam zwykłe, bo nie było. No, także idealnie. Kurczę, ale jestem już głodna. Jest 14:30, omlet, a jadłam o 8:00. Jakoś tak. No, jeszcze jabłko zjem wcześniej. Dobra, biorę sobie jabłuszko, myję. Teraz obieram ziemniaki. I biorę się za obiad. Akurat wykorzystam to jedzenie, które jeszcze mam. Proszę. Robię sobie ekspresowy obiad, czyli obrałam korzeń pietruszki, marchew, wyrzucam małe ziemniaczki. Jak to się ugotuje, to po prostu łososia skropię cytryną i ułożę obok. Teraz, żeby to wszystko szybko się zagotowało, zalewam wrzątkiem. I posolę 20 minut, gotowe, a na deser, druga część obiadu, chcę dokończyć ten twaróg ze śniadania, bo połowę wykorzystałam do mojego omleta i poleję go sobie sosem, także taki kompletny posiłek, pierwsze danie, drugie danie, ale chcę się szybko uwinąć, bo jeszcze te rzeczy muszę do auta przenosić, także daję to na płytę i gotuję. I tak, moi drodzy, wygląda mój obiadek. Bardzo prosto, szybko biorę się za jedzenie i wyjeżdżamy z Lailunią. Właśnie dojechałam do Buzka, odwiozłam Lailę do Nalci. Jestem pod mamy pracą i do niej dzwonię. Będę chciała jeszcze, żeby przyszła tutaj do mnie do auta, bo chcę jej pokazać produkt mój gotowy do nowej firmy. Ona jeszcze nie widziała, a nie chcę tam wynosić, bo duże. Co tu wczoraj, jedziesz do domku? No, hej mama, jestem właśnie pod twoim... Wyjdź, chodź, stoję koło twojego auta, pokażę ci produkt. No, kupiłam rogala Świętego Marcina, zaraz sobie zjemy. No. Nie będziemy jeść Raffaello, tylko zobacz, co kupiłam. A jak to się otwiera? Od drugiej strony. Musisz. Rogal Świętego Marcina w środku z makiem. Super. Jednego na pół wzięłam, nie? Okay. Co więcej. Dobra. No hejo! Przyjdź, że mam już ze wszystkimi, nagrywam vloga. Hej, zeskniłam się!
muszę. Idziemy na sushi. No. jak dziewczyk się podoba moim kolorze włosów? No fajnie, no. Ładne? Spoko, ładne. Lepiej? No już ci mówiłem, że rozmawialiśmy o tym, no. Powiedz wszystkim moim obserwatorom, czy lepiej. O, ale się stęskniłam, a też się stęskniłaś? Zobacz, co ci kupiłam. Tak. Co mi kupiłeś? No otwórz. Twoje pierwsze porządne buty. Nie będziesz chodził w tych. Kurde. Zachowaj paragon, wymienić. Mhm. Plus, jeśli będzie zły rozmiar, to masz do 30 dni zwrotu. Super. Wow, no. Podobają ci się? O, no, super. Przymierz. Przymierzę. Patrz, masz na takie jak ja. No. A nie za duże? Nie. Pokaż. Dobre są. Dobre? Jak? Dobre. Wygodne, nie? Mega wygodne. A nie za duże? Nie za duże. Tylko proszę cię, nie ubieraj do nich czarnych skarpetek. Bo nie pasują. Ładnie. No, no. Tu dom. Patrz, jak Nala cię zaczepia. Nacia, no. Idziemy właśnie na sushi. Stwierdziłam, że pójdziemy spacerkiem, bo ja dzisiaj cały dzień w aucie, a wózko jest tak piękne. Po prostu jest tak piękna pogoda, to jest tak świetne powietrze w porównaniu do Krakowa. No, także spacerujemy, idziemy na sushi. Ty specjalnie zadałeś mniejszy obiad, nie? No. Ja też zjadłam tylko w sumie śniadanie, widzieliście. Jabłko, obiad, pół rogala z mamą i teraz idziemy na sushi. Także tak wygląda mój cały dzień z jedzenia. No dzisiaj tak kalorie liczyłam tylko z obiadu i z śniadania. No. A co to masz za buty? Zobaczcie. Zobaczcie. No, no gościu, no pokaż, co to masz za buty. Teraz jesteśmy meczi. A wiesz, co się z nowymi butami robi? Nie. Podobają ci się? No. Ja to chyba jestem jednak dobrą siostrą, co? No, pewnie. No, widzisz. Powiem ci, że jak ja do Buzka przyjeżdżam, od razu mam lepszy humor. Ale pięknie. A ty jak tam? Jak tam życie mija? Jak tam wakacje? Dobrze, wakacjuję. Wakacjujesz? No. A ostatni miesiąc wakacji? No. I do szkoły! Małolacie mały. Dobra. Rozłączamy się, widzimy się na sushi. Sushi zjedzone, ja powiem wam, że pojadłam. Pojadłeś? Pojadłem. I młody mówi, że są tu najlepsze świderki w Busku. Jak tu macie park w Busku, to tu są świderki. Ale fajnie, takie rodzinne strony. Jak tu mieszkałam, jesteś, jak tu się pozmieniało. W ogóle połowy rzeczy nie było. Bierzemy świderki? No. Otwarte jeszcze, przepraszam? Nie, jest tam jeszcze. No to nie zjedliśmy świderka, ale jutro może przyjdziemy tutaj po świderka. Przyszliśmy właśnie do Zenitu, bo jutro chcę Tomkowi zrobić tego omleta, który był, którego jadłam dzisiaj rano, na który przepis macie w ostatnim vlogu. I szukam twarogu i szukam tego sosu. A borówki, maliny i banana masz, nie? Płatki owsiane też masz. O, takiego twarogu chudego to ja jeszcze nie widziałam. Twaróg z pierzchnicy chudy. Tomek wziął kawę, ja wzięłam śnieżkę. Jakiś twaróg, którego jeszcze nie znaliśmy. 20 zł. Czekaj. I sos, będzie płatność kartą. To jest smak dzieciństwa. Jak taka wam? No. Daj mi spróbować. Daj mi.
Taka, bardziej jak jogurt. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. My sobie wracamy spacerkiem do domu. Strasznie sentymentalne busko jest dla mnie wieczorami, bo zawsze tak chodziłam na skałki, w te rejony, szlajałam się tutaj po mieście. Wybaczcie, że dzisiaj było tak mało przepisów, ale był to mega zabiegany dzień. W sumie rodzinnie, pokazałam wam trochę jedzenia w knajpach. Taki luźny vlog z dnia, z całego jedzenia. Na dzisiaj to tyle, żegnam się z wami. Jeśli podobał wam się taki vlog, zostawcie co? Łapkę. Łapki w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to... Zasubskrybujcie. Tak. Zmieńcie to. Zmieńcie to. Także żegnam się z wami, do zobaczenia w niedzielę. Buziaki.